Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam gorąco Państwa na piąty odcinek z serii poradnika PowerPointa 2016. Mam nadzieję, że wszystko jest proste i zrozumiałe, co do tej pory omówiliśmy. Jeżeli tak nie jest, to zapraszam do sekcji komentarzy. Chętnie odpowiem na każde pytanie. W dzisiejszym materiale uporządkujemy karty wstążki w kolejności alfabetycznej, pozmieniamy niektóre sekcje oraz stworzymy swoją własną kartę o nazwie Kształty. Tak więc do dzieła. Idziemy więc do karty Plik, w której znajdują się jeszcze dwie zakładki. Zaraz je omówimy. Pierwsza z nich to Konto. Zawiera ona informacje o posiadanej wersji. Ja jestem nabywcą PowerPointa 2016. Każda wersja różni się od siebie szatą graficzną, ilością narzędzi itd. W zależności jaką mamy wersję, taka będzie różnica. Pomiędzy moją, czyli 2016, a na przykład wersją 2019, różnica nie będzie wielka. Natomiast między wersją 2016 a na przykład 2007 będzie dużo większa. W tej zakładce możemy również zaktualizować cały program do najnowszej wersji. Natomiast druga zakładka to opcje. I właśnie teraz ją wybierzemy, klikając na nią lewym przyciskiem myszki. Pojawiło się już nowe okienko. Nie będę go dzisiaj szczegółowo omawiał. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co się tu znajduje, to proszę pisać w komentarzach. Zrobię o nim oddzielny odcinek. W tym materiale omówimy dwie zakładki. Pierwsza z nich to zapisywanie. Możemy tutaj m.in. ustawić czas oraz gdzie autozapis będzie zapisywał nasz plik. Domyślnie jest ustawiony interwał 10 minut, ale możemy ten okres wydłużyć lub skrócić w każdej chwili. Ja polecam, aby ten czas był jak najkrótszy, na przykład co 5 minut. Autosave w niczym nas nie ogranicza, a może uratować naszą pracę przed utratą całego materiału. Wspominałem już o tym w drugim odcinku tej serii. Możemy również wybrać tu lokalizację, czyli gdzie będzie zapisywał się nasz autosave. Druga zakładka nosi nazwę Ułatwienia dostępu i mamy tu trzy sekcje. Pierwsza to Udostępnij dokument innym osobom. Znajduje się w niej jedna opcja do wybrania i nosi nazwę Sprawdzaj ułatwienia dostępu, gdy pracuję. Dzięki niej program sam automatycznie sprawdza, czy nasza prezentacja jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na przykład niemych lub głuchoniemych, podczas naszej pracy w PowerPointie. Kolejna sekcja nazywa się Opcje reagowania na akcje. W tej sekcji również jest tylko jedna pozycja, to Reaguj dźwiękiem. Zaznaczenie tej funkcji spowoduje, że dźwięk będzie słyszany po każdym kliknięciu podczas pracy prezentacji w programie. Dzięki tej możliwości łatwiej się pracuje osobom słabosłyszącym. Poniżej pozycji Schemat dźwiękowy istnieje opcja wybrania rodzaju sygnału. Może to być klasyczny lub nowoczesny. Trzecia sekcja nazywa się Opcje wyświetlania aplikacji. Z pola Styl etykietek ekranowych wybieramy wygląd etykietek ekranowych. Pokazuje się ona, gdy potrzymamy dłużej kursor myszy na jakiejś funkcji. Wówczas pojawia się dymek z opisem danej funkcji oraz ze skrótem klawiszowym. Jeżeli klikniemy na tę pozycję, rozwinie się lista wyboru. Mamy tutaj trzy możliwości do wykorzystania. Pierwsza. Pokaż opisy funkcji w etykietkach ekranowych. Druga. Nie pokazuj opisów funkcji w etykietkach ekranowych. Wybranie tej opcji spowoduje, że będą się wyświetlać etykiety ekranowe z nazwami funkcji oraz ze skrótami klawiszowymi, ale bez opisów funkcji. Ostatnia możliwość to nie pokazuj etykietek ekranowych. Wybranie tej pozycji sprawi, że nie będą się pojawiać żadne etykiety ekranowe. Pod tą pozycją są jeszcze dwie opcje do zaznaczenia. Pierwsza. Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych. I tę funkcję mam obecnie zaznaczoną. Dzięki temu
etykiety ekranowe zawierają również skróty klawiszowe. Druga możliwość nazywa się pokaż ekran startowy podczas uruchamiania tej aplikacji. Dzięki niej wyświetla się strona startowa po uruchomieniu PowerPointa, o czym była mowa w drugim odcinku tej serii. Tę zakładkę mamy już omówioną, więc idziemy do głównego tematu dzisiejszego poradnika. W tym celu przechodzimy do zakładki Dostosowanie wstążki. Tu znajdują się dwa okienka. Jedno lewe, gdzie są narzędzia, które możemy dodawać do naszej karty wstążki. Wszystkie przybory są posegregowane na kilka kategorii, które znajdują się w tym miejscu. Natomiast w drugim okienku prawym znajdują się wszystkie karty wstążki. Teraz uporządkujemy je w kolejności alfabetycznej. Karty wstążki przeciągamy, trzymając lewy przycisk myszki, czyli najpierw będzie karta animacja. Następnie klikamy na tę kartę, po czym trzymając lewy przycisk myszki przeciągamy ją w miejsce docelowe. W naszym przypadku będzie to przed kartą narzędzia główne i puszczamy ją. Możemy również przesuwać karty za pomocą tych małych strzałeczek, które znajdują się tutaj. Zatem zaczynamy porządkować. Kolejna karta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Na literze N mamy dwie karty, więc patrzymy na następne litery. Drugą też mają taką samą. Trzecia litera to G oraz R. Bliżej jest G, więc będzie to nagraj. Kolejna, narzędzia główne. Lecimy dalej. P. Na literę P mamy cztery karty i będą w następującej kolejności. Pokaz slajdów, pomoc, projektowanie i przejścia. Dalej R, czyli recenzja. S, T, W. Na literę W zaczynają się dwie ostatnie karty i będą w takiej kolejności. Widok oraz wstawianie. I zrobione! Karty wstążki są już uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Pora pozmieniać kolejność niektórych sekcji na karcie widok. Aby pokazać wszystkie sekcje na danej karcie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na strzałkę, która znajduje się obok nazwy karty. W naszym przypadku będzie to strzałka przy karcie widok. Po czym pojawią się wszystkie sekcje, jakie znajdują się na tej karcie. Teraz pozmieniamy je kolejnością. Sekcja powiększenie niech będzie pomiędzy sekcjami widok wzorców a pokazywanie. Sekcje podobnie jak karty przeciągamy trzymając lewy klawisz myszy. Czyli najpierw klikamy na sekcję powiększenie, następnie trzymamy lewy przycisk myszki, przeciągamy ją w miejsce docelowe, po czym puszczamy przycisk. Możemy to również uczynić za pomocą tych małych strzałek. Natomiast sekcja okno niech będzie na pierwszym miejscu. Przyszedł czas na stworzenie nowej karty o nazwie kształty. Pierwszym krokiem będzie utworzenie nowej karty. W tym celu wybieramy pozycję Nowa karta, po czym w okienku pojawiła się już pozycja Nowa karta niestandardowa. Można tę nazwę zmienić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki na przycisk Zmień nazwę. Wyświetli nam się okienko. W tym polu wpisujemy naszą nazwę, czyli kształty. Teraz należy ją zapisać przyciskając OK. Widzimy, że nazwa karty zmieniła się na naszą nazwę. Kolejnym krokiem będzie utworzenie nowych sekcji. Już jedna jest, tylko zmienimy jej nazwę. Działamy dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli klikamy na Zmień nazwę. Tutaj wpiszemy Dymek i dajemy OK. Teraz dodamy do niej jakiś jeden kształt.
wybierzemy go z innej listy, żeby przełączyć listę. Klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję Wybierz polecenia z i wówczas rozwinie się kolejna lista wyboru. Wybieramy opcję Polecenia, których nie ma na wstążce, po czym pokażą się inne przybory. O, i już mamy dymek. Aby dodać go do naszej sekcji, możemy to uczynić na dwa sposoby. Albo przeciągnąć do sekcji dymek, lub za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki na pozycję Dodaj. Zaprezentuję Państwu obie te metody. Sposób pierwszy. Klikamy na dymek, który chcemy dodać do sekcji. Następnie przeciągamy do naszej sekcji, trzymając przy tym lewy przycisk myszki. Po czym puszczamy go i już dymek jest w naszej sekcji. Teraz stworzymy drugą grupę, więc klikamy na opcję Nowa grupa i od razu zmieniamy jej tytuł. A zatem wybieramy pozycję Zmień nazwę. Wpiszemy tu Owal i dajemy OK. Szukamy pasującego do tej grupy kształtu. Szukamy i jest. Zaznaczamy go. Następnie klikamy na pozycję Dodaj w tym miejscu. I kształt już się znalazł w naszej grupie. Stworzymy kolejną sekcję, a więc kolejny raz klikamy na opcję Nowa grupa, po czym wybieramy pozycję Zmień nazwę. W tym miejscu piszemy prostokąt. I zapisujemy, klikając OK. Znów szukamy pasującego kształtu. Szukamy. O, jest. Są dwa prostokąty. Dodamy je i prostokąty gotowe. Stworzymy ostatnią sekcję. Klikamy na przycisk Nowa grupa, po czym ostatni raz klikamy na opcję Zmień nazwę. W tym polu wpisujemy strzałki. Możemy również zatwierdzić tę nazwę, dając Enter na klawiaturze. Jeszcze tylko poszukamy jakichś strzałek. Szukamy. No i są. Więc dodajmy je do naszej sekcji. Karta jest już gotowa. Jeszcze tylko damy ją w odpowiednim miejscu wstążki. Ta karta będzie pomiędzy kartą Animację a kartą Nagraj. Wszystko jest gotowe na naszej wstążce. W celu zapisania zmian na niej należy kliknąć na pozycję OK w tym miejscu. Po tej czynności ujrzymy wstążkę lekko zmienioną. Karty wstążki ułożyły się w kolejności alfabetycznej. Również pojawiła się nasza karta o nazwie Kształty, a w niej przybory, które dodaliśmy. W tym materiale to już wszystko. Natomiast w następnym odcinku zaczniemy omawiać sekcję slajdy. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Również zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczenie swojego głosu. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper. Drodzy widzowie, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam złożyć życzenia wesołych, zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim rodzinnych świąt. Niech ten wyjątkowy wigilijny wieczór upłynie Wam w miłym, ciepłym, rodzinnym gronie. Następny odcinek poradnika będzie po Nowym Roku, a więc również życzę szczęśliwego Nowego Roku. Niech on niesie ze sobą wiele pozytywnych dni i sukcesów. Wszystkiego najlepszego życzy Kacper Mojżesz.